Witam Was bardzo serdecznie, przed nami Konradowi, za to jest kolejny odcinek symulatora Airport CEO. Gry marzenia symulatora. Symulatora budowy lotniska. Naprawiłem w końcu, wiecie, tutaj te trasy, że wyjeżdżają z tędy i zjeżdżają od razu tam. Jeszcze mi się pokusił, żeby to tu zrobić. Zrobić muszę chyba taki dojazd. No i to pożyjemy, zobaczymy. Cateringu. Drodzy Państwo, cateringu. Zakupujemy pojazdy cateringu. 6. Jak to będzie 10 minut do końca dostawy. Usługi cateringowe nie możemy jeszcze włączyć. Restauracje. Nie potrzebujemy średniej ciężarówki na paliwo. Ładowarka, co to jest ładowarka? Czyszczenie kabin, myślę. Potem te programy drugiej i trzeciej grupy. Te przyjechały. Można catering włączyć w operacjach. A, dostawcy nie mamy. Myślałem, że to pojazdy muszą przyjechać. O Jezu, ile tych samolotów. Na razie więc nie ma. Catering. Dolary za posiłek. Dolary za posiłek, dolary za posiłek. 1500 posiłków. 1098. Konwej katerski. Podpisaliśmy. Usługa cateringów została włączona. A my wybudujemy im sklep. Na razie tu mamy restaurację i tu mamy sklep. Wszystko mamy dostępne. Od czego zaczniemy? W restauracji. Porażajcie restaurację chyba. A sklepy będą szybciej, a restauracje będą tu. Ogólnie jaki oni w większości potrzebowali zawsze te restauracje, bo już nie pamiętam. Będzie taki duży market z dużymi drzwiami wejściowymi, to znaczy market. Mówiłem, zrobię restaurację, a wybudowałem market. Jest moc. Powiem wam, jest moc 10 na 12. Radę sklepową. Gdzie jest kasjer, gdzie kupujący, drodzy Państwo? Czyli to by było coś takiego. Raz. 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 O. Proszę mi dawać. A restauracje mamy od razu tutaj. I tu zrobimy o tylko taką adresówkę. I tu będzie strefa restauracji.
Kasir. Duży kasir, czy ma? Duży kasir. Tak zrobimy, żeby było symetrycznie. 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4. Nie będzie symetrycznie. Tańc świecie. To może tak. Tu zrobimy przekąski. Tu zrobimy kanapki. Tu ustawimy ekspres do kawy. Do piwa? No to ustawimy, bo to obsługa przecież musi robić. Czemu się opóźniają? Dlaczego? Zamiast to od razu wylatywać. Lotnictwo ogólne, lotnictwo komercyjne. No wydaje mi się, że te małe też. No nie da się tam mało. Chociaż wiecie, lotów to nam ogólnie za dużo na dzień nie przybyło. A widzicie tu. Tylko widzicie, ile mamy miejsca wolnego? Już to pomału się będzie rozludzić, myślę, na wszystkie te rzeczy. Podpiszemy umowę z jakim sklepem. Znajdę. Podpiszujemy. Dobrze, i tutaj restauracja, czekajcie, zaraz mam. Lodówek więcej, lodówek przeszklony i lodówek wam tu zrobimy. O. Raz. I tu jakieś stoisko z żywnością i podpisujemy umowę. Czyli ja tu... Belbir. Jest sweet vegan, ale wegański. Niczego ja nie mam wielkości, to jest tym wszystkim. Najgorsze. No dobra, nie będzie. Podpisujemy umowę wegańską w takim razie. Tu już sobie towar powystawiali, tam już sobie ktoś chodzi, kupuje. Pięknie, ja już wybudowałem te czyszczenie samolotów. Nie, nie wybudowałem czyszczenia samolotów, oni tu chyba wiedzą, jak się przemieszczać, mam taką nadzieję. No, no to już ciężarówki stoją. A, dobrze jest. Żywność, posiłki, wszystko jest. O, bo to są koszty operacji. Nie. Dobra, a czyszczenie samolotów się zrobią, drodzy Państwo, czyszczenie samolotów mamy. Tak, jest już czyszczenie kamień, jeszcze odladanie zrobimy tam. No to nie, grupy projektowe. Odpraw, automatyczna wrzutnia nam. Stanowisko wejściowe, automat paszportu. Dobra, najpierw grupę projektową.
I zrobimy czyszczenie. Gdzie może być czyszczenie, drodzy Państwo? Tu mam magazyn odpadów. On potrzebuje mieć. Chociaż dostęp do drogi serwisowej tam. Droga serwisowa. Droga serwisowa, droga serwisowa. To jest. Nie będę im śpiewał. Dobra. Zaraz będziemy też i odpady robić. Tylko trzeba kupić śmieciarkę. Przyjdę tym. No, widziałem podwójnie zielonego pojęcia. 4. A, nie mam magazynu odpadów. No, zaraz będzie. A, jeszcze kawałek tej broni. Może mi to podwójnie mam. No, stukaj to tymi młotkami, bo już chcę to mieć. Idealnie. No to i teraz już mogę sobie tam. 6 od razu. Na ciężarówki tylko nie możemy uruchamiać. No i zawsze korki. Kiedyś to robimy. Tak, tam drodzy Państwo, to wam się to nie podoba. Infrastruktura. A, bo ja mam jeszcze asfalt. Bagaże im się nie podobają. Opłaty. Mam przeasfalt, no ja chyba muszę iść w ten beton. To się nie podoba najbardziej pasażerom. Przyjazność personelu. Usługi. Żywności. Wysokiej jakości na razie nie mam. Poczekajcie, wstawię im tego po kwiatku. I proszę się cieszyć, że to już nie jest sam beton. Czemu wy jesteście zamknięci? Dobra, ja im muszę może zapewnić. No to może ja już sam mniej więcej muszę zapewnić. Weźmy, oczekuję 0 na 250. Hmm.
Jakiego sprawa, naprawdę, że nie macie aż stąd wyjść? Ciekawe, kto to projektował. Wcale to nie byłem ja, spokojnie, spokojnie, nie, to nie byłem ja. To nie byłem ja. Mamy przejście dla pieszych. Czekasz pan na puszwek. Właśnie przyjechał, spokojnie. Ej, nie, to przejście na pieszy im to chyba nic nie da. Jak mi się wydaje. No, tego trzeba im zrobić od chwy. Jego to nie trzeba, pani weź to rozbierz, jak pan żeś to wybudował. Ja nie kazałem robić takich rzeczy. Ale to tak, to kazałem i tam pomnika też. Już się proszę nie pieknij, drodzy państwo, zaraz będziecie mieli wyjść. Żadne wyjście to ja mam od razu tu przywozić, ale dobra. Idą, idą, idą fachowcy, idą. Drodzy państwo. Czyż nie macie, drodzy państwo, dostępu na tą ścieżkę? No macie. Czy to były za dziwne rzeczy się dzieją? Bo ktoś się znowu rozsadził drzwi, albo znowu ściany nie ma. Nie widzicie, że macie tu drogę. Jeszcze coś takiego trąbmy, już tu nie jest skajta, tak? Tylko idź tam. No wyjść. Pewnie ktoś napisał w komentarz, że ja to nagrywam na zapas te wszystkie odcinki. O, proszę bardzo, zobaczcie. Wszyscy do dziwna. Pierwsze to wszyscy do dziwna. Pani się cieszy, że tu chociaż mamy dobrą przepustowość na tym lotnisku. Powiem wam bardzo dobrze. No teraz pasażerowie powinni być bardziej zadowoleni, jeśli z większości lotów mogą jednak wyjść. Nie tylko wejść. Niedługo trzeba będzie bagaże robić. Ja po operacji włączę czyszczenie, niedługo będzie też i odlatanie. Czy ty w tych tu operacjach ten robiło się pięknie? Długo projektowałam. Czyli tak, tutaj robimy. Tu grupę drugą. A tutaj robimy. Zadanie. No i
oczywiście czekasz na wypychanie, prawda? No spokojnie, spokojnie, pojazd przyjechał, możesz się pan wypychać. Oczywiście bez większych problemów. Coś jeszcze? No to już wszystko nie. Będę raz jechał na te przystanki i się budzę, mogę dostać do samolotu, wejść, wsiąść. Autobusy w końcu będą pełniejsze do jeszcze samolotu. No dużo miało być więcej samolotów na średnie samoloty, ale z tego co widzę, pojemność i lotów jest bardzo niska. No nie wiem, zaraz. Zgadza się, druga grupa ten tu on. Zaraz. I my tu wtedy weźmiemy obsługę wieńczy. Najwyższa licencja kamercykna. Możliwość przejęcia na stronie 200 lat. I pozwolenie na duże samoloty. To będzie coś. Oj. I 10 minut. Panie, 5 personeli administracyjnego, proszę. I rest. Wyjewa. Pani, to dziękuję, panu też, pani też. Raz, 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 raz. Dobra, wytrudnijmy państwa i tą operację. Zarządzanie bagażami, niech się najpierw zrobi. A potem będzie się robić tam. Wiecie, co to będzie z tym zarządzaniem bagażami? Dużo zabawy. Jak najbliżej się ktoś pytał, to nie będzie dużych samolotów, nie będą same średnie. Tu najprawdopodobniej będzie duży pas. Tu będzie dojazd pod lotniskiem. Na drugi terminal. I to będą duże samoloty stawały. Tak. Tak to będzie rozwiązane, jak drodzy państwo. A jeszcze nie mamy restauracji. O! Się zrobiło. Nie, na razie i tak to nic nie będziemy robić. Może jeszcze jednego zatrudnimy. Administratora. Nie maksujemy. I w tym damy jednego. Okej. I tak. O, to jest pytanie. No ja to mam tunel drogowy. A mam coś takiego. No to ja już wiaduktu. No i też to można.
Super. Czyli skoro już tu mamy parkingi. To możemy robić więcej parkingów. Jest to jazda to nie będziemy już służyć jako wyjazdne. To będzie naprawdę droga jak będziemy chowane, jak to nie ma przejść tutaj, a tu się jeszcze świetny. Dobrze. Mówię, że zrobimy coś dla ciała z tej brochy, jak będzie rąkowy. Teraz coś, co będzie pod spodem. Nie będzie. No właśnie, to jest nowa serwis. Tego tu nie będzie. Czy ja bym chciał? Może trzeba będzie też robić kopniki te sprawy. Państwo, dobrze, to będzie już robione w następnym odcinku, więc spróbujcie, spróbujcie, ja się najwyżej mam do czynienia, na razie, cześć, papa. Pa.